Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was tak dzisiaj nietypowo w SimCity. I w sumie niezapowiedzianie bym powiedział. Powiem wam dokładnie o co chodzi. Mianowicie, chcę sobie rozpocząć nowy region. Jak widzicie, mam tutaj region jeszcze Huśkowa Dolina. Miałem na nim grać, ale nie wiem jak reszta, czy Rikowy, czy Mister C, Kupson i tak dalej. Patryk 180, czy oni tu jeszcze grają? Nie wiem, po prostu dwa tygodnie temu tutaj dołączyliśmy i szczerze mówiąc nie wiem. Dlatego ja utworzę sobie nową grę. Wybiorę sobie teraz jakiś region fajny. Szczerze mówiąc nie wiem jeszcze jaki, ale zaraz tutaj się coś wyszuka. Ogólnie mogliby dodać więcej regionów. Ten jest dosyć taki pokaźny, jest na 16 regionów, więc my sobie weźmiemy na 16. Weźmiemy sobie region prywatny, albo osoba grająca w SimCity może dołączyć. Bo ogólnie chodzi o to, że... nie, dobra. Zrobimy ten region publiczny. A tylko dlatego, ja sobie go nazwę... Husiek Dirt. Tak go sobie nazwiemy. Region jest publiczny. I wy możecie sobie do niego dojść. Ja tutaj sobie zajmę jedno miasto. I kto ma ochotę ze mną grać na tym regionie i ponagrywać, bo będę nagrywał takie aby singla, solo z tego regionu, to zapraszam. Jeszcze na moim TS-ie, czy na moim TS-ie, na naszym wspólnym TS-ie z Rikowym będzie mój kanał, dokładnie pokój, związany z SimCity. Osoby będące już tutaj w tym całym regionie, tych 16 miast, no 15, bo jeszcze moje, to 15 dodatkowych miast, będą mogły wejść właśnie na tego TS-a i od czasu do czasu będę odwiedzał różne miasta z daną osobą, która buduje dane miasto, czyli będziemy sobie zwiedzać te miasta. Także mam nadzieję, że to jest chyba dobry sposób na zagranie ze mną i wystąpienie ze mną razem w odcinku, bo wtedy ta osoba, mam nadzieję, że będzie rozmawiać ze mną głosowo. Także nazwę regionu Husiek Dirt. Region się nazywa Titan Gorge. Dobra, nieważne. Grzegorz. Dobra, region publiczny, ok. I teraz muszę sobie zająć miasto. Jakie sobie miasto wybrać? Wszystkie są takie fajne. Nie podobały mi się miasta na górach. Brakuje mi też opcji. Opcji terenu i tak dalej. Tutaj co mamy? To mi się właśnie podoba, dosyć takie pokaźne. Trochę mamy tej wody. Zobaczmy ten. Oleju nie ma. Też nie ma. Zresztą, że ogólnie na tej dolinie nie będzie. Tutaj też nie ma. Tutaj mamy w zasadzie wszystko. Czyli jest taki plus. Dobra, to cóż, ja wybiorę ten region. Zajmuję go. Dobra, no to graj. Ja sobie jeszcze włączę na chwileczkę grę. Chwileczkę sobie oczywiście pogramy dzisiaj, dlaczego by nie? Co by inni mieli gorzej? O, jak pięknie. Dobrze. Okej, okay. Zacznijmy od standardowego, malutkiego miasteczka. Ja tak myślę, że nie będę się nie wiadomo jak od razu rozbudowywał. Jakoś zawsze lubiłem w SimCity podział na kratkę, tak jak Kamil CTSG. Dokładnie to samo jak widziałem jego pokazówkę. Dokładnie robi ten sam typ. Miasta. Ogólnie taką jedną rzeczą, o której zawsze teraz sobie pamiętam, to jest to, że ciągnę aleje dookoła miasta i później przez środek czy coś. Naprawdę to fajnie wygląda. Tam troszeczkę gra z Misterem mi nie wyszła, zapewne pamiętacie, ale to był dopiero początek SimCity, także mogłem się tego spodziewać. Ogólnie teraz jest o wiele lepiej. Dobra. Tu sobie pykniemy resztę. Czemu te linie są takie krzywe? Dobra. No, co za
A właśnie, jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Surowce. Gdzie my w ogóle mamy surowce? Węgiel. Węgla mamy trochę tutaj. Niewiele, ale jest. Mapa rudy. Też tutaj, więc jest dobrze, że wszystko jest w sumie w jednym miejscu. Olej. No cholera jasna, olej jest przy wodzie. Dobra. To tak tylko na chwilę. Oznaczymy sobie po prostu skład oleju drogą i to wszystko. Dobrze, czyli tak, strefa przemysłowa idealnie będzie nam pasować tutaj z tej strony, czyli tutaj gdzie chciałem w zasadzie. I to mnie bardzo cieszy. Dobra. Na rzeczy oczywiście tej przemysłówki jakoś tak robić nie będziemy za bardzo. Na pewno nie postawimy sobie od razu kopalni rudy, ani kopalni węgla, no bo nie ma maniany na to. Tak samo ani ratusza sobie na razie nie będę stawiał, ale ratusz na pewno gdzieś będę chciał tutaj. Tutaj ta wartość ziemi dookoła leci naprawdę wysoko. Zobaczymy jeszcze kierunek wiatru. Nasz wiatr. Czemu te ikony są zawsze takie nieczytelne? Jest. O, perfekto, normalnie perfekto, bene. Jakby to powiedział jakiś makaron. Dobrze, strefy mieszkalne. Dobrze, już jesteśmy, przepraszam, za małe kłopoty techniczne. Coś mi się po prostu kliknęło i fraps mi się wyłączył. Dobra, strefa mieszkalna. Oczywiście ta strefa będzie niewielka. Albo może troszeczkę jeszcze pociągniemy tutaj, co by tych mieszkańców było w miarę więcej. Na sam początek, takie nieduże miasteczko. W zasadzie. A czy jeszcze tutaj. Okej, okay, dobra. Jeszcze raz zapewnimy, bo oczywiście wyłączają się strefy. Znaczy strefy, no nie pokazuję nam całości. Dobra, jedna sprawa. Jeszcze aleja. Okej, okay, to sobie poprowadzimy tutaj. Tutaj myślę, że zrobimy później stację. Na pewno towarową. No i zapewne taką malutką część wydzielę sobie na, nawet już sobie to zaznaczę, na stację jakąś pasażerską czy coś, prawda? No bo ona też nam się przyda tutaj. A myślę, że połączenie aleją będzie dosyć szybkie, więc simowie powinni być zadowoleni. Dobra, wyznaczmy sobie strefę handlową. Dobra. Teraz tak, pasuje nam jeszcze pociągnąć troszkę dróg w tej strefie. Oczywiście strefa przemysłowa. Co by nam ten przemysł się zaczął jakoś rozwijać sensownie. Dobra. To sobie strefę tam zostawimy wolną. Dobra. Okej. No to jakieś prądy. No to standardowo wiatrowa. Myślę, że jak ją tutaj damy, to będzie wystarczająco. Wodę. Gdzie mamy dosyć duży zbiornik pokłady wody? O, tutaj jest nawet dosyć dużo tej wody. Więc postawimy tutaj baniaczek. O, pięknie. Rura odpływowa, ścieki i tak dalej. No ścieki by nam się szczerze mówiąc przydały nawet już. Co by później o nich nie zapomnieć. Kierunek wiatru mamy dobry. W tamtą stronę się możemy rozbudowywać, więc ja sobie postawię to na razie tutaj. Później to zamienimy i tak na tą lepszą. Oczyszczalnię ścieków. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, no to mamy chyba takie początkowe pierwsze miasto. Przyspieszymy sobie czas. Ja o tym oczywiście pamiętam, że ten czas w grze można przyspieszyć, tylko po prostu jakbyśmy nagrywali z Misterem, zapomniałem sobie kompletnie o tym i po prostu ten czas nie był przyspieszany, dzięki temu po prostu to miasto się rozwijało. Za chwileczkę prąd będzie, spokojnie. Już zasilanie miasta. Budować ratuszu sobie jeszcze na razie nie będziemy, dlatego że jak wybudujemy ratusz, to
Steamowie od razu zaczną wymagać jakiejś większej potrzeby i tak dalej, a to nie jest w sumie od razu potrzebne nam na ten rozwój. Dobra, jeszcze tutaj troszeczkę damy tej strefy przemysłowej, co by mieli. Dobra, jeszcze ewentualnie tutaj możemy drogę pociągnąć. Nie duży przemysł, bo nie duży, przynajmniej na razie. Okej. Szyb naftowy. Ja bym się bardziej skupiał ku kopalniom. Przynajmniej na chwilę obecną. O, kopalnia rudy i kopalnia węgla. Wiadomo, rafineria też by się przydała, ponieważ później, jak zaczną mi się robić kłopoty z zasilaniem, z elektrownią, bo ta wiatrowa, tak nie oszukujmy się, ale starcza na pewien czas. My nawet mimo wszystko, że ją rozbudujemy, to ona no, po prostu czasami nie wydala już. Można fakt przez uniwersytet odkryć lepsze turbiny, ale to zajmuje czas, a my w międzyczasie musimy mieć lepsze zasilanie naszego miasta. I no niestety lepiej zainwestować w coś lepszego. Coś lepszego. No, niekoniecznie to musi być lepsza akurat elektrownia węglowa albo napędzana ropę naftową. Wiadomo, fajnie sobie to działa, ale robi zanieczyszczenie. Można tam dawać te filtry i nie filtry. Połącz z autostradą, tak. Już jest połączone z autostradą, ale no. Ewentualnie kiedyś prąd może będę kupował od kogoś z was. Także do tej gry was naprawdę zapraszam, bo będzie... Ja myślę, że to po prostu będzie bardzo ciekawie i będzie bardzo fajnie tutaj wyglądać wszystko. Naprawdę... Wow! Jaki zaczepisty most! A naprawdę jest... Wow! No, ludzie, także... Teraz zaglądacie, to szybko marsz i włączać SimCity, żebyście mogli tutaj dojść. Oczywiście osoby, które tutaj dojdą do tego regionu, są mile widziane u mnie na liście w znajomych w Origin, bo się przydadzą. Także też was tam namawiam, żebyście wtedy wysłali mi zaproszonko. Ja oczywiście to sobie zweryfikuję, czy jest to zaproszenie słusznie wysłane. Okej, tu jeszcze trochę drogi. Tutaj nara. Tutaj dajemy jeszcze strefkę. Tu i tu. Dobra. Jakie strefy potrzebujecie? Mieszkalnych. Bardzo dużo mieszkalnych, troszeczkę przemysłowej. Mieszkalnej strefy. Dobra. To wiecie co? My tak. Pociągniemy sobie jeszcze naszą aleję. A nie będziemy się, kurde, rozczulać tak troszeczkę, po troszeczku. Oj, maniana się skończyła. Dobra, nieważne. No to cyk i cyk. Później podzielimy na drogi. Dobra, co simowy? Chcecie może jakiś park, coś do zabawy? Park asfaltowy na dzień dobry nawet możecie mieć, proszę bardzo, tutaj. O, od razu lepiej niech się dzieciaki cieszą. O, i grilla możecie sobie zrobić, jakieś dobre barbecue czy coś. Dobra, postawiłem wam, o, tutaj przy drodze, niech tam ci też się cieszą. I jeden park możemy dać, skwer. Plac z kwietnikami, dobra, plac z kwietnikami dobiję sobie na strefie handlowej. Handlowcy lubią takie rzeczy. Dobra, formalne, co mamy formalnych? 400 plac fontannu. A też sobie jeden damy w strefie przemysłowej na przykład. Dobra, tutaj. Zawsze zauważyłem po prostu jak, przynajmniej tak to było we wcześniejszych wersjach SimCity, jak znaleźliśmy troszeczkę więcej parków i tak dalej, to ten przemysł nam się rozwijał w high-tech na przykład. Ja oczywiście nie liczę na to, że to się tak zacznie tutaj rozwijać, bo na pewno nie. I zauważyłem, że tutaj bardziej simowie sobie cenią bezpieczeństwo i wygodę niż parki. Także bardzo dobrze jest inwestować chyba w policję, karetki, znaczy pogotowie ratunkowe, straż pożarną i tak dalej, i tak dalej. No, nawet to ładnie wygląda.
w domu, kupujący, tutaj wszyscy widzę w miarę zadowoleni, no proszę, praca jest. Dobra, tutaj rośnie w miarę. Okej. Mapa komercyjna, mapa wartości terenów. Tutaj są właśnie, o, dosyć wartościowo. Standardowo oczywiście tutaj jest, ma wartość. Postawimy sobie z kilka parków jeszcze tutaj, to może ta wartość nam troszeczkę podleci do góry. No, ale to nie ma co się na razie tym przejmować. Dobra, zasilanie wszędzie. Wygląda na to, że tak, tutaj chyba coś się jeszcze zatrudniają, także jeszcze nie pracują. Woda wszędzie. Wygląda na to, że tak, ścieki nawet nie srają tak bardzo. Okej. Śmieci. Śmieci, 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 śmieci. Oj, oj, oj. Wysypisko śmieci, musimy mieć ratusz w regionie. Także cóż, chyba ratusz będziemy musieli nas budować, bo zatoniemy w śmieciach. Tylko tak, ja ratusz sobie zbuduję w takim oparciu o... Jakbyśmy pociągnęli tutaj tą... Chociaż nie, na razie możemy sobie pociągnąć tą drogę. Okej. Później na miejsce tego po prostu sobie postawimy aleje. Pięknie. Jej, cieszcie się, fuck yes. Dziękuję, nazwijmy sobie miasto. Ja oczywiście nazwę sobie miasto. Lele. O, wow, wow. Sieć tutaj. Nazwijmy sobie miasto Tarnów, czyli standardowo miasto, w którym mieszkam. Okej, poczekamy jeszcze troszeczkę, nie wiem, czy to wszystko rozwinie. Jesteśmy tak na przyspieszeniu największym. Okej. Czekamy, czekamy, czekamy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak wiem, zbuduję. Spoko, spoko, spoko. Dobra, to jeszcze to wysypisko śmieci się pyknie. Może być tutaj, bo jak będziemy później dzisiaj rozbudować czy coś, to akurat. Dobra. Jeszcze weźmę sobie jedną śmieciarkę. Ta. Okej. Okay. Przynajmniej nie utoniemy w śmieciach. Także jest plus. O, tutaj ładnie wszyscy sobie radzą. Lepka czarna maź. Pięknie. Co? Komunikacja publiczna, już chcecie? Spokojnie, zrobimy wam. Nie. No, spokojnie, no. Zobaczmy w ogóle, jak ten nasz transport wygląda. Zjeżdżę z autobusów. Tak, mamy jeszcze dodatkowe. Wydział transportu. 20 tysięcy kosztuje zajezdnia, więc ja wam na razie jej nie postawię. Niestety nie ma na tyle kasy. Lotnisko. Co, chorzy? 20 tysięcy, no jeszcze nie mam kasy, więc wam na razie nie postawię. Ale trzeba będzie chyba w końcu zainwestować w przynajmniej opiekę zdrowotną. Myślę, że ona stanie gdzieś tutaj, przy alei.
dosyć szybki wyjazd, więc nie będzie tak źle. A w międzyczasie jeszcze może sobie poczyniemy tutaj drogę. Ogólnie to nie wiem, czy by im tam tej drogi nie ulepszyć. Bo widzę, że tu się powoli zaczynają gnieść. Ale może to rozładujemy. Zrobiliśmy dwie dodatkowe drogi, więc na początek to się rozładuje. Okej. No już zaraz postawię. Tam. Jeszcze chwilkę. Poczekamy. Mamy 20 tysięcy. Dobra. To budujemy naszą przychodnię. Okej. I tak. Co nam warto postawić? Na pewno warto nam postawić znak. Wtedy ci Symowie będą przychodzić sami. I jedną karetkę. To jedną karetkę kupimy dopiero za jakiś czas. No, myślę, że wszyscy są zadowoleni. Tak, wiem o policji. Pamiętam. Policję też sobie wybudujemy. Okej. Dobra. I jeszcze sobie tutaj postawimy strefę handlową. Okej. O, jak coś szybko przyleciało. No i później myślę, że zainwestujemy wpierw w kopalnię węgla. Będziemy wydobywać węgiel i będę wam go sprzedawał, jeżeli ktoś będzie potrzebował. Dobra, cóż, ja nie będę przedłużał tego teraz odcinka. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Oczywiście z Misterem seria również będzie. Również będzie funkcjonować bez zmian. Co jeszcze mogę powiedzieć? Także cóż, region znacie, jeżeli nie, to zobaczcie sobie jeszcze raz na początek filmu i zapraszam do dołączenia do niego. Jest publiczny, więc każdy z was może dołączyć. Także myślę, że jak wrócę sobie tutaj następnym razem, to tych miast będzie tutaj troszeczkę więcej i wspólnie stworzymy nasze dzieło. Pyk. Ale kurde, miasteczko. Dziwny gościu, nie? Ten też taki. O, jest i śmieciarka. Pięknie, ładnie, wszystko wywozi. Dobra, to cóż. O, dwie śmieciarki. What the fuck? Dobra, cóż. Żegnam się z wami. Zapraszam was jeszcze raz do regionu. Oraz do zobaczenia. Trzymajcie się. No i pa, pa.